Pierwsze kamery pojawiły się w naszym mieście w 2003 roku. Obecnie oko Wielkiego Brata skierowane jest na centrum Wałbrzycha, które monitorowane jest przez 35 kamer. Jednak już niebawem sytuacja ta ulegnie zmianie. 44 nowoczesne kamery pojawią się nie tylko w Śródmieściu, ale również w innych dzielnicach Wałbrzycha oraz na ważniejszych skrzyżowaniach. Te kamery zostaną zlokalizowane praktycznie we wszystkich dzielnicach miasta Wałbrzycha. Piaskowa Góra, Podzamcze, Szczawienko, Sobięcin, Biały Kamień. Jeżeli chodzi o lokalizację, to kierowaliśmy się tutaj opinią mieszkańców, opinią kolegów z policji, jak i naszymi spostrzeżeniami. Te kamery będą zlokalizowane w tych miejscach, gdzie najczęściej dochodzi do łamania prawa. Tych kamer będzie 44. Pierwsze kamery zostaną zainstalowane, mam nadzieję, jeszcze w tym miesiącu na Placu Rycerskim. Z uwagi na to, że tam dochodzi do aktów wandalizmu i kradzieży. Pozostałe kamery będą zainstalowane w Parku Sobieskiego. I tak jak powiedziałem, Piaskowa Góra, Podzamcze, te miejsca, gdzie najczęściej dochodzi do przypadków łamania prawa. Oprócz tak zwanej przestrzeni publicznej będą monitorowane wszystkie największe skrzyżowania w mieście, począwszy od tego, co się w tej chwili robi na ulicy Wrocławskiej, czyli na rondzie. Później te wszystkie wielkie skrzyżowania, czyli ulica Uczniowska, De Gaulle'a. Kolejne skrzyżowanie przy dworcu Miasto też będzie monitorowane. I wszędzie tam, gdzie w tej chwili prowadzone są inwestycje, jest przygotowana infrastruktura po to, żeby kamery mogły być zainstalowane po zakończeniu inwestycji. Koszt inwestycji to ponad 1 000 000 zł. Miejski monitoring nie tylko sprawia, że czujemy się bezpieczniej, ale również wielokrotnie posłużył do złapania sprawców zarówno na gorącym uczynku, jak i po dokonanym wandalizmie czy kradzieży i jest jednym z głównych materiałów dowodowych w ewentualnym postępowaniu sądowym. Te kamery na pewno są przydatne, świadczy o tym ilość zgłoszeń, które co roku mamy, czyli zgłoszeń potwierdzonych. W roku ubiegłym było ich ponad 400. Interweniujemy na gorąco, czyli na bieżąco, widząc to, że coś się złego dzieje. Operator monitoringu przekazuje tą informację do naszego dyżurnego bądź też do dyżurnego Komendy Miejskiej Policji i jest natychmiastowa interwencja i możliwość schwytania sprawcy na gorącym uczynku. Poza tym koledzy z policji korzystają z nagrań w przypadku takich jak są włamanie, jak są przypadki aktów wandalizmu. No, mieliśmy ostatnio sytuację taką, że udało się schwytać sprawców kradzieży nasadzeń, które były tutaj w rejonie dzięki właśnie monitoringowi. W przyszłym roku na skutek dużej rozbudowy Centrum Monitoringu Miejskiego z dotychczasowej siedziby Straży Miejskiej przy ulicy Matejki przeniesione zostanie do budynku, w którym mieściła się dawna siedziba Straży Pożarnej.